Justin Lynch. Lewandowski, ależ akcja. Miękkie dośrodkowanie, Grzelak. Odepchnięcie, przyjęcie i piłka w klatce. A Tomasz Frankowski wie, jak to wykorzystać. Spalonego, uwaga, kolejny raz. Grosicki ściga się za obrońcami Legii. 2-0 dla Jagiellonii, Białystok. Marcin Smoliński w 87 minucie zaskakuje Radosława Cieszniaka. Ale to uderzenie Sławomira Peszki. Znalazł tutaj Sarwasa, Sarwas! Ale bramka. Jeden do tego. Od linii środkowej, aż pod pole karne Legii. Bartłomiej Grzelak. Grzelak! Grzelak! Jest gol! Ależ kapitalne uderzenie. Tomasz Kiełbowicz jednak i bramka! Piękne uderzenie. Fantastyczne. Jest 1-1. Fantastyczne uderzenie. Ależ Budzińskiego. Tak zrobił. Tak, podciął! 2-0! Wygląda jednak nie, zupełnie inaczej. Warkiewicz, ależ piękna bramka! I jadź gol! Sobie! Cudowny strzał, ale tu nie sobie! Barcik! Aj, bramka! Lubinianie, strzał z dystansu i piękna bramka! Diniz jeszcze nie koniec tej akcji, Diniz gol! Oj, gol! Znowu mieli problemy i mamy bramkę, ależ piękny gol! Piękny strzał i cudowny gol! Sobolewski! Milaje! Zagrywa do Sotirowicza, Sotirowicz uderza dokładnie tam, gdzie chciał. Mierzejewski może popędzić, wykorzystując swoją szybkość. Mierzejewski, obok niego Glik. Mierzejewski, czy będzie 2-0? Suworow! Piękny gol Suworowa! I Mariusz Muszak! I 1-1! Dała to szatkować, to jest teraz Krzemi Śmiechna! Bramka przed... do Wilczyńskiego, udało się Wilczyński i bramka! Jest jak na razie, myślę, że możemy zaryzykować osobą tej kolejki. Tomasz Brzyski, kapitalny gol! Malinowski, Kwiek, zostawił piłkę, Piechniaka! Może Wisły, Kim! Fenomenalny strzał Andrasa Kirma! No i jakby na twoje życzenia! Rachwał strzela z dystansu, no i bramka! Ależ nieprawdopodobny ten strzał! Trzeci gol! Ależ kapitalna bramka Marka Kacarczyka! I także inni zawodnicy w Zagłębia Kwapisz, niezbyt pewnie, jest jeszcze Hansel, ależ piękna bramka! No jak ułożyła mu się ta piłka na nodze, jak fantastycznie uderzył Łukasz Hansel! No chyba jak na razie mamy bramkę kolejki. 1-0, bezradny Kwapisz, ale żaden bramka zbytego nie obroni. Zdaniony świata, naprawdę, kapitalna bramka, ale przede wszystkim decyzja, ułożenie, lewa noga, kapitalne. Tutaj Cejowicz bije, brawo. On też by tego nie obronił.